Susan Polgar mieszka i pracuje w Nowym Jorku. Widzi świat w bardzo niezwykły sposób. Ma mózg geniusza, idealnie dostosowany do jedynej życiowej obsesji. Susan to pierwsza arcymistrzyni szachów. Ale nie urodziła się genialna. To skutek nadzwyczajnego dzieciństwa. Jest żywym dowodem zdumiewającej teorii, że każde zwyczajne dziecko może zostać zmienione w geniusza. Mój niezwykły mózg, zróbcie ze mnie geniusza. Niedzielny poranek w nowojorskim Greenwich Village. Trwa przygotowanie do widowiska. Białymi gra Susan Polgar. Czarnymi Paul Truong, poprzedni mistrz Ameryki w podrasowanej formie szachów. Grze błyskawicznej. Każdy gracz ma na swoje posunięcia 60 sekund. Ekspresowa prezentacja genialnych szachistów. Całkowicie panujesz nad swoim losem. To starcie między mózgami, twoim i przeciwnika. Zrozumienie wspaniałego mózgu Susan pozwala ujawnić potencjał naszego. Możemy zrozumieć, dlaczego ludzie podejmują krytyczne decyzje szybciej niż superkomputer, albo dokonują cudów pamięci w codziennych działaniach. I dlaczego w wojnie płci mózg kobiety może przewyższyć w manewrach mężczyznę? Naprawdę wierzę, że jeżeli wdrożyć umysł do tego, czego naprawdę się chce, można dokonać wszystkiego. Mózg Susan to niepowstrzymana siła. Jej przeciwnik wpadł w niedoczas. Ostatnia z długiego szeregu jej znakomitych ofiar. Susan współzawodniczyła na równych prawach z największymi w szachach. Garym Kasparowem, Anatolijem Karpowem, a nawet wielkim Bobim Fischerem. Ale geniusz Susan nie jest wrodzony. Miała 4 lata, gdy rozpoczęła wyjątkową edukację. Dorastała daleko od Nowego Jorku. W późnych latach 60. Węgry nadal tkwiły w żelaznym uścisku Związku Radzieckiego. Dla zwykłych obywateli Budapesztu życie codzienne było trudną walką o przetrwanie. Przyszła królowa szachownicy nie miała książęcego życia. To ulica, na której się urodziłam i spędziłam pierwsze 10 lat mojego życia. Dom jeszcze stoi. Najbliżej nas był mój pokój, w którym uczyłam się grać w szachy. Drugi pokój był sypialnią rodziców i rodzajem salonu. Powracają wspomnienia. Dom Susan był skromny, ale jej ojciec był człowiekiem z wizją. Psycholog Laszlo Polgar robił poważne badania początków dzieciństwa geniuszy. Archetypem był Wolfgang Amadeusz Mozart. Komponował już w wieku 5 lat. Wydawał się klasycznym przypadkiem dziecka obdarzonego wyjątkowymi talentami. Ale Laszlo wiedział, że ojciec Amadeusza, Leopold, sam znakomity muzyk, wcześniej dawał synowi bezcenne nauki w tym rzemiośle. Laszlo stwierdził, że trening był ważniejszy niż wrodzony talent.
sporządził zadziwiający plan, który miał wypróbować jego teorię. Kiedy Żuża, albo Susan, urodziła się w kwietniu 1969 roku, eksperyment rodziny Polgarów był przygotowany. Jej ojciec napisał już książkę pod tytułem Wychowanie geniusza. Twierdził, że geniusz się nie rodzi, tylko jest kształtowany. Napisał tutaj: to znaczy geniusz to praca i sprzyjające okoliczności. Przez sprzyjające okoliczności Laszlo rozumiał szczęśliwy dom, który zapewniał on i jego żona Klara, i ciężką pracę, którą zagwarantował samodzielnie ucząc Susan. Mój ojciec wierzył, że potencjał większości dzieci nie jest optymalnie wykorzystywany. Czuł, że niewiele skorzystam chodząc codziennie do szkoły. Laszlo planował wykształcić Susan w matematyce, ale wybrała własną przyszłość przez szczęśliwy traf. Pewnego dnia otworzyłam szafę w poszukiwaniu nowej zabawki, kiedy wypadł zestaw szachowy. Spytałam mamę, co to? Powiedziała, że szachy, ale nie może mi pomóc, bo nie umie grać. Poradziła zaczekać na tatę, który z przyjemnością mnie nauczy. W rodzinie Polgarów nie było wybitnych szachistów. Sam Laszlo był amatorem, ale wierzył, że zdoła wytrenować córkę tak, by została geniuszem w dowolnej dziedzinie, jak długo będzie skłonna się uczyć. Mój ojciec był przekonany, że tych samych metod można użyć w dowolnej dyscyplinie. Przede wszystkim bardzo ważne jest, by dziecko lubiło określone zagadnienia, którymi w naszym przypadku były szachy. Reszta przychodzi łatwo. Łatwo byłoby, być może, gdyby Susan wybrała muzykę albo naukę, ale poświęcenie dzieciństwa szachom w dążeniu do genialności było dużo trudniejsze, z jednego powodu. We wczesnych latach 70. szachy były całkowicie opanowane przez mężczyzn. Wielu najlepszych graczy świata wierzyło, że kobiecy mózg nie potrafi sobie poradzić z grą. Mała dziewczynka miała udowodnić, że się mylą. Ogrody pałacu Blenheim w Oxfordshire. Tu jest jeden z największych roślinnych labiryntów na świecie. Ten rodzaj biegów na orientację dobrze ilustruje walkę płci. Mężczyźni nigdy nie pytają o kierunek. Uważają, że oni są lepsi od kobiet przy podróży od A do B. Profesor Peter McLeod postanowił sprawdzić, czy to może być prawdą. Są stereotypy na temat różnic między sposobem rozwiązywania problemów przez mężczyzn i kobiety. Niektóre są oparte na uprzedzeniach. Ale kiedy się okazuje, że te same schematy ujawniają się we wszystkich kulturach i na całym świecie, to może coś w nich jest. 10 chłopców i 10 dziewczynek ma dotrzeć do posągu w środku labiryntu. Ale zaczynają na drewnianym pomoście, który pozwala obejrzeć układ. To tam McLeod i jego zawodnicy z labiryntu zbierają myśli. Jak idzie? To naprawdę trudne. Rozpoznajesz cokolwiek? Gdzie byłeś? Poszedłem odległą stroną z meandrowymi załamaniami. Pamiętam większość zakrętów, które zrobiłem. Chłopcy wydają się patrzeć globalnie. Mają dobrą pamięć miejsca i świadomość celu. Próbuję pójść dalej w tamtym kierunku. Albo przynajmniej myślą, że tak jest. Pójdę w prawo. Nie, w lewo. Oh, go
płaść. Mózg ludzki ma dwie półkule, lewą i prawą. Większość procesów myślowych zachodzi w cienkiej, zewnętrznej warstwie nazwanej korą. U mężczyzn kora jest grubsza po prawej stronie, wyspecjalizowanej w myśleniu przestrzennym. Dlatego chłopcy stosują strategię topograficzną. Tworzą w umyśle obraz całego labiryntu i korzystają z niego jak z mapy. Potrafią użyć wybrane punkty, na przykład słońce, do orientacji planu. Wtedy decydują, którędy iść dalej. Chłopcy mają dobrą orientację przestrzenną. Poruszają się ze świadomością, gdzie są w labiryncie. Czy dziewczyny myślą w ten sam sposób? Czy mogłabyś po wyjściu sporządzić mapę labiryntu? Nie. A co zapamiętałaś po wyjściu? Głównie wszystkie koła, po których krążyłam. Pamiętasz, jak wyglądały kręgi, ogólny zarys? Dziewczyny są mniej zainteresowane całościowym obrazem, koncentrują się na szczegółach. Teraz wiem, jak pójść, bo mijam koła. Do orientacji wykorzystują wyjątkowe, okrągłe krzewy. Chłopcy i dziewczęta używają prawej półkuli do orientacji. Ale u dziewcząt ciało modzelowate, które spaja połówki mózgu, jest lepiej rozwinięte. Dziewczyny eksploatują lewą półkulę wyspecjalizowaną w kojarzeniu werbalnym. Bardziej niż na labiryncie skupiają się na cechach, które mogą opisać słownie, jak okrągłe żywopłoty. Dziewczyny wędrują według instrukcji od jednego do drugiego punktu orientacyjnego. Ale bez ogólnej mapy labiryntu łatwo się zagubić i tak się dzieje. To denerwujące. Ten konkretny labirynt może faworyzować chłopców, ponieważ nie ma wielu wyróżniających miejsc. Kolejne odcinki żywopłotu wyglądają tak samo. Nie ma szczegółów do zapamiętania. W tym labiryncie chłopcy systematycznie wychodzą na prowadzenie, korzystając z wyobrażonych map. W labiryntach z wyraźniejszymi punktami orientacyjnymi to dziewczyny zebrałyby honory. Ale dzisiaj muszą pogodzić się z przegraną. We wczesnych latach 70. przyjmowano, że szachy wymagają typowo męskiego sposobu myślenia. Jak problem labiryntu, gra wydaje się zależeć od przestrzennej oceny całej szachownicy. Ale wówczas pojawiła się Susan Polgar. Kiedy była jeszcze mała, ojciec zamierzał udowodnić, że różnice w płci mózgu nie są ważne. Zdecydowanie zgadzam się, że są różnice w budowie mózgu. Mężczyźni i kobiety myślą różnie. To nie znaczy, że jedni są gorsi od innych. To piękno życia, że nie robimy wszystkiego w jednolity sposób, by odnieść sukces. Może być wiele dróg do Rzymu. Kilka miesięcy po tym, jak ona nauczyła się zasad, Laszlo zabrał Susan do Meteoru Vörös, najbardziej znanego klubu szachowego w Budapeszcie. Susan miała stanąć wobec męskich przeciwników. Nie byłam tu od ponad 15 lat. To mój pierwszy klub szachowy. Pierwszy raz przyszłam tu pod koniec 1973 albo na początku 1974 roku. Miejsce wygląda dokładnie jak wtedy. Weszłam do zadymionego pokoju wypełnionego starszymi ludźmi. Myśleli, że ojciec chce zagrać. Ale ojciec poprosił, żebym to ja zagrała. Chciał zobaczyć, jak sobie poradzę. Against the members of the club.
Członkowie klubu pomyśleli, że Laszlo oszalał, ale byli gotowi zrobić przyjemność ładnej, małej dziewczynce. Susan zainicjowała tradycję bicia innych w szachy. Wielu przegranych zaczęło szukać wymówek. Jeden powiedział, że jest niewyspany, następny, że jest chory, trzeci, że boli go żołądek. Mówię w żartach, że nigdy nie pokonałam zdrowego mężczyzny. Jedynym niezaskoczonym był Laszlo Polgar. Trenował Susan w umiejętnościach, które nie zależały od lewej albo prawej półkuli. Dziewczyny mogły opanować je równie skutecznie jak chłopcy. Wkrótce Susan pokonywała przeciwników dosłownie z zamkniętymi oczami. Susan zagra, dając fory. Możesz grać białymi. E4. C5. Skoczek na C3. Ed ma przed sobą szachownicę, jak w normalnej grze. Skoczek na C6. Susan jej nie potrzebuje. Grę ma w głowie. Jedyną potrzebną szachownicę przechowuje w wyobraźni. F5. Uważaj. Amatorzy muszą widzieć szachownicę, by śledzić wszystkie 32 bierki. G5. Susan wykonuje ruchy, używając zasadniczej umiejętności szachowej – pamięci. Gra bez szachownicy pomaga ćwiczyć pamięć. Susan robiła to od dzieciństwa. Poświęcam skoczka, biję G5. Poświęcasz skoczka? Susan potrafi rozgrywać w pamięci 5 partii równocześnie. Goniec bije G5, wieża E8. F3, skoczek E5, wieża G3, król F8. Hetman rusza na łow. Hetman H8, szach. To koniec, król E7. Szachmat. To nie jest miłe powitanie. W szachach Susan czyni cuda w pamięci. Robi coś, co powinno być niemożliwe. Realizacja zadania, jak gra w szachy, angażuje pamięć krótkotrwałą, ulokowaną w przednich płatach mózgu. Odpowiednie komórki mózgowe, neurony, przechowują potrzebne informacje, tworząc sieć elektrycznych połączeń. Ale wirtualne obwody zanikają po kilku sekundach, więc pamięć krótkotrwała jest ograniczona. Przypomina notes, który może przechować tylko około 7 informacji. Dlatego 7 cyfr nowego numeru telefonu to kres możliwości większości ludzi. A jak skuteczna jest pamięć krótkotrwała Susan? To jest ulica Thompsona w Nowym Jorku, miejsce ulicznych szachistów. Na niej urządzimy Susan test pamięci. Czy nauczy się wszystkich położeń na tym diagramie? To 28 bierek. Dla utrudnienia rysunek naklejono na burcie jadącego furgonu. Susan ogląda go przez 2-3 sekundy. Popatrzmy. Pamięć krótkotrwała Susan pracuje pełną parą. Sporządziła dokładną kopię. By wyjaśnić sekrety pamięci, ten naukowiec wybrał zadziwiające miejsce. Goście restauracji londyńskiej nie wiedzą, że są obserwowani.
obsługuje ich w kierunku przeciwnym do ruchu zegara. Psycholog Anders Ericsson spędził prawie 30 lat badając przypadki zdumiewającej pamięci, niekoniecznie u arcymistrzów szachowych. Interesujemy się codziennymi wynikami ludzi, którzy okazują się nadzwyczajni w swojej pracy. Analizuje brawurowe wyczyny hiszpańskiego kelnera, Vicente Sanchez. Mam dobrą pamięć po babci. Dzień dobry, co państwo zamawiają? Dla mnie żurawinówka i risotto z młodych kalmarów. Zamawiają napoje i dania. To trudne zadanie. Macie jakieś piwo? Tylko Tiger. Zacznę od kopytek gnocchi z kasztanami. Jak u Susan, pamięć krótkotrwała Vince'a musi przyjąć dużo informacji. On nigdy niczego nie zapisuje. Na początek kalmary. To skomplikowane zamówienie. Pytanie, ile zamówień przechowa w pamięci krótkotrwałej? Żurawinówka, risotto Nerona, piwo Tiger, gnocchi, wołowina, risotto Nerona, żabnica, gin z tonikiem. Wydaje się, że Vincent potrafi zapamiętać znacznie więcej niż 7 pozycji. Gnocchi and John Dory, a couple of bottles of water for the table. So... 23 pozycje. To robi wrażenie. Jak Susan, Vicente przekracza normalne granice pamięci krótkotrwałej. Jak to osiąga? To było imponujące. Chcę zrozumieć, jak to robisz. Podchodzisz i... Kogo pytasz o pierwsze zamówienie? Zawsze najlepiej zacząć od lewego i utrzymać porządek. Pierwsza jest brunetka w białej bluzce i dżinsach. Druga blondynka, prawie biała. Chyba trochę niezdecydowana. Wydaje się, że Vincent nie pamięta niezależnie wszystkich 23 pozycji. Zamiast tego przesuwa informacje głębiej, robiąc miejsce dla 7 pozycji w pamięci krótkotrwałej. Kojarzy osoby, dane i liczby. Nie umiem wyjaśnić, jak to się dzieje. Tworzy wyrazistą sylwetkę każdego klienta i kojarzy z nią zamówienia. To wspólna reguła mnemotechniczna ekspertów z wielu dziedzin. Nazywa się segmentowaniem. To jak z numerami telefonów. Moim ulubionym był 4921 492. 1492 to data odkrycia Ameryki. Nie trzeba już pamiętać kolejnych cyfr. Wszystkie cztery są odtwarzane jako grupa z pamięci. Susan operuje informacjami o szachownicy dokładnie w ten sam sposób. Nie pamięta każdej rzeczy indywidualnie. Dzieli wszystko na bloki. Ofensywna formacja białych, hetman i goniec to jeden blok. Mocno broniony czarny król, inny. Susan musi zapamiętać tylko 5 bloków. Łatwo umieścić je w normalnej pamięci krótkotrwałej. Ale bez segmentacji jej pamięć nie jest lepsza niż kogoś innego. Oto dowód. Na diagramie po drugiej stronie wozu bierki ulokowała na chybie utrafił osoba nieznająca się na szachach. Tym razem nie ma żadnych sensownych bloków. Teraz Susan powinna zapamiętać 24 pojedyncze bierki i tego,
nie potrafi. Wszystkie stoją na przypadkowych pozycjach. To dużo trudniej zapamiętać, zwłaszcza w bardzo krótkim czasie. Jak Susan identyfikuje bloki szachowe? Dla niej to starzy znajomi. Wspomnienia, które wszczepiono do jej mózgu podczas niezwykłego dzieciństwa. Drugi dom Susan Polgar był w tym budapeszteńskim wieżowcu. Jesteśmy prawie na miejscu. Małe mieszkanie było kuźnią, w której mózg Susan był kształtowany do gry w szachy. Obecni mieszkańcy nie mają pojęcia, jaki geniusz zdobywał doświadczenia w tych ścianach. Nadal to samo. Jest mój telefon. Kiedy zakładali nam telefon, postawili go tu. To był nasz salon. W nim Susan wykonywała najcięższą pracę przez 6 godzin dziennie. Miałam całą ścianę książek szachowych. Kolekcja miała prawie 5000 różnych tytułów. Miałam nawet katalog partii. Zbiór pozycji ręcznie wycinanych z różnych magazynów szachowych i gazet ułożonych według otwarć i graczy. Włożono ogromny wysiłek w to, by dzieciństwie Susan przeniosła złożone sekrety szachów do pamięci. Liczba możliwych kombinacji jest większa niż ilość atomów we wszechświecie. Ale bloki szachowe to porządek w chaosie. Te małe, ale typowe formacje ukazują się w różnych partiach. Są podstawowymi słowami w języku szachów. Większość dziesięciolatków zna tylko 10 tysięcy słów. W tym samym wieku Susan poświęcała dzieciństwo, by opanować 100 tysięcy szachowych fraz. Ten proces fizycznie odmienił jej mózg. Przez stałe powtarzanie informacja przenosi się z pamięci krótkotrwałej do pamięci długotrwałej. Pamięć krótkotrwała działa tylko sekundy, a połączenia elektryczne między neuronami zanikają. W pamięci długotrwałej obieg prądu stale odświeża połączenia. Raz przyswojona informacja może trwać przez całe życie. Jak u każdego pamięć długotrwała, Susan to magazyn twarzy i doświadczeń życiowych, ale w jej mózgu odcisnęły się w sposób nieodwracalny bloki szachowe. We wczesnych latach 80. fabryka szachowa Polgarów zwiększyła moc. Dwie młodsze siostry, Sofia i Judith, były następne na linii montażowej geniuszy. Za kilka lat rodzina miała szturmem opanować świat szachów. 15-letnia Susan była już czołową zawodniczką świata. W 1985 roku na otwartym turnieju w Nowym Jorku po raz pierwszy pokonała arcymistrza. Do 1989 roku 12-letnia Judith wygrała w 8 turniejach z rzędu. 14-letnia Sofia pokonała 4 arcymistrzów w jednym z największych turniejów. Obserwując je przy szachownicach, natychmiast odnosiłem wrażenie, że nigdy nie widziałem tak grających kobiet. Susan nadal dominuje przy szachownicy. Jak wszystkie siostry Polgar, gra tak łatwo, jak oddycha. Mają bezpośrednie połączenie mózgu z końcem palca, który wykonuje ruch. Ale wybranie najlepszego ruchu powinno być poza zasięgiem ludzkiego mózgu. Następne 3 ruchy to z grubsza 4 miliardy możliwości. Zadanie dla superkomputera.
Jak Susan może wykonać ruch w tym niewiarygodnym wyścigu? Według Williama Hurstona jedynym wyjaśnieniem jest skorzystanie przez mózg z bardzo ludzkiej umiejętności. Wychwalamy ludzkie umiejętności liczenia, a przyjmujemy jako naturalne zdolności umysłowe, które są związane z intuicją. Intuicja wygląda raczej na magię niż naukę, ale Hurston wierzy, że to szczególna umiejętność specjalistów ze wszystkich dziedzin. Może być wyjaśnieniem problemu. William Hurston jest z wykształcenia psychologiem, byłym mistrzem szachowym Zjednoczonego Królestwa. Dzisiaj powróci do punktu wyjścia. Będzie uczył się gaszenia pożarów. Zamierza porównać swoje umiejętności nowicjusza z umiejętnościami fachowca Lee Korka. Niech pan spojrzy na dym. Mam tam wejść? Oczywiście. Mają przerażającego przeciwnika. To podmuch, główny zabójca strażaków. Żona zawsze mówiła, że mam iść do diabła. Nie ma doświadczenia, ale uważa, że przyjął logiczny plan walki. Chce opanować jedną ścianę ognia i szybko przerzucić się na drugą. Lewo. Prawo. Ale logika nie działa. Zachowania ognia nie da się przewidzieć. Próbowałem zastosować reguły i kroki myślenia, które zawsze stosowałem, i poznałem tego skutki. Za dużo wody. Hurston wytworzył tylko chmurę parzącej pary. Próbuje znaleźć wyjście z kłopotu, co sparaliżowało jego działania. Zaczekajcie. Hurston dostał trudną nauczkę o skutkach niewłaściwych decyzji. Kork pokazuje mu, jak trzeba działać. Dla eksperta dopalanie się spalin jest jawną oznaką zagrożenia. Reaguje natychmiast, chłodząc płomienie. Nie musi myśleć. Kiedy robi się coś dość często, nie trzeba się zastanawiać, ale jeszcze ważniejsze jest wyczucie, co może się stać, i przygotowanie do następnego ruchu. Intuicja okazuje się wyuczoną umiejętnością. To zaufanie do doświadczenia i zdolność rozpoznawania znajomych schematów. Może się to wydawać zaskakujące, ale szachiści polegają raczej na intuicji niż kalkulacjach. Nie kalkulujesz, nie rozpatrujesz możliwości. Czujesz, że to jest właściwy ruch i nie musisz o nim myśleć. Amator marnuje cenny czas, przemyśliwując możliwe ruchy. Arcymistrz potrafi zrobić najlepszy ruch bez myślenia. Muszę zaufać instynktowi, mojej intuicji. To rozpoznawanie wzorców. W każdej pozycji mój pierwszy odruch podpowiada mi najlepszy ruch. To prawie jak zgadywanie, inteligentne i korzystające z wcześniejszych gier i doświadczeń. Susan domyśla się ruchów przeciwnika, zanim on je wykona. Preston Lasker uważa, że czyta w jego myślach. To zdumiewające. Przypomina grę przeciw Michaelowi Jordanowi albo innej gwieździe sportu. Umie rozpoznawać schematy. Nie musi myśleć. Ja dużo więcej czasu zużywam na rozważania. Ona działa głównie instynktownie. Rozpoznawanie wzorców wyróżnia najlepszych od pozostałych.
Susan jest dobra, bo jej mózg ma wyspecjalizowany procesor schematów. Nowoczesnymi metodami diagnostycznymi można go nawet zaobserwować. Ale jest problem. Mózg jest tak złożony, że znalezienie i wyizolowanie w nim specyficznej struktury to zadanie ponad siły. Jednak naukowcom pomagają czasami wskazówki mówiące, gdzie szukać. To się zdarza, kiedy mózg pracuje źle. Jako wydawczyni działu w Timesie Mary Ann Seagard należy do czołówki brytyjskiego dziennikarstwa. Ale są sytuacje, w których nie potrafi rozpoznać podstawowych rzeczy. Co tydzień przygotowuję kolumnę. Mam cały zespół redaktorów. Wchodzą z korektami. Dziękuję im i czytam wszystko uważnie, szukając błędów. Oddając korekty, nie wiem, od kogo je dostałam. Nie pamiętam. Mary Ann cierpi na prosopagnozję, czyli nierozpoznawanie twarzy. Nawet bliscy koledzy wyglądają dla niej obco. Krąży wokół, zastanawiając się, kto to mógł być. Mary Ann wie, że patrzy na twarze, ale nie wyróżnia żadnej z nich. Chciałabym wiedzieć, jak ludzie się poznają. Byłoby mi łatwiej. To dla mnie tak trudne jak wyjaśnienie daltoniście różnicy między czerwonym i zielonym. Przecież to oczywiste. Co 50. człowiek ma jakiś stopień tego schorzenia. Mary Ann była nieświadoma jej stanu, ponieważ nauczyła się identyfikować ludzi w inny sposób. Psycholog David Wilkinson chciałby wiedzieć więcej. Jak sobie radzisz? Zwracam uwagę na fryzurę, ale to zawodzi, kiedy ktoś ostrzyże się albo ufarbuje włosy. Uważam na głos, chód. Ludzie stoją albo chodzą w różny sposób. Okulary i zarost są bardzo użyteczne. Koncentrujesz się na szczegółach. Stosujesz inną strategię. Próbuję kompensować fakt, że nie potrafię rozpoznawać twarzy. Musi być jakiś sposób porównywania twarzy, szukania podobieństw. Zauważyłam, że pan ma garb na nosie. To by mi pomogło przy ponownym spotkaniu. By zbadać metodę Mary Ann, poprosiliśmy, żeby zabrała córkę na łyżwy i szukała znanych twarzy. Nie daję rady, gdy patrzę na morze twarzy. Mary Ann nie wie, że jedna z nich należy do Davida Wilkinsona, z którym właśnie spędziła całe popołudnie. Jest z nim sekretarka w redakcji Mary Ann, Laura, którą widuje codziennie. Z pewnej odległości Mary Ann nie zauważa użytecznych szczegółów. Być może, kiedy będą trochę bliżej. Nie jest to matka z córkami? Wilkinson próbuje zdjąć czapkę. W końcu zwraca uwagę farsowym chwytem. Nie do wiary. To Dave, z którym spędziłam część popołudnia. A to kto? Laura. Kiedy pańska twarz znalazła się blisko, zauważyłam kształt nosa. Tomografia mózgu takich ludzi jak Mary Ann ujawnia uszkodzone struktury odpowiedzialne za rozpoznawanie twarzy. Te obszary w ciele modzelowatym i zakręcie hipokampa są związane ze wstępną obróbką informacji wzrokowych. Normalny mózg szybko określa dla każdej nowej twarzy wyróżniające proporcje oczu, nosa i ust.
Szuka dopasowań wśród wszystkich znanych twarzy umieszczonych w pamięci długotrwałej. Cały proces jest błyskawiczny. Potrafimy rozpoznać ludzi, których spotkaliśmy przedtem w 100 milisekund. To rozpoznawanie na podstawie wzorców. Widać analogię z szachownicą, gdzie trzeba zidentyfikować poszczególne bloki. Podczas gry w szachy ważne są związki przestrzenne między nimi. Każdy mózg ma procesor twarzy pomagający nam w życiu codziennym, ale wokół nas jest wiele złożonych struktur. Czy mózg ma procesory dla każdej z nich? Mało kto rozpoznaje wzory lepiej niż Susan Polgar. Poddamy arcymistrzynię szachów badaniu, by zrozumieć, dlaczego jej wspaniały mózg jest wyjątkowy. Arcymistrzyni Susan Polgar ma się przekonać, dlaczego jej mózg jest tak doskonale dostosowany do gry w szachy. Przyszła spotkać się z profesor Joy Hirsch z Uniwersytetu Columbia, czołową specjalistką od obrazowania mózgu. Obydwie zgadzają się, że wielkość nie ma znaczenia. Mózg kobiecy jest trochę mniejszy niż męski, ale wiemy, że to nie ma wpływu na inteligencję. Zgadzam się całkowicie. Hirsch zamierza przebadać mózg Susan, stosując magnetyczny rezonans jądrowy. Wewnątrz aparatu Susan będzie oglądać fotografie czołowych postaci szachowego świata. Jej mózg odpowiada dokładnie tak, jak oczekiwano. W ciele modelowatym wyspecjalizowany procesor twarzy działa pełną parą. Ale czy mózg Susan ma inny procesor związany ze schematami szachowymi? Teraz ogląda diagramy jej własnych partii, począwszy od dzieciństwa w Budapeszcie. Poproszono, by wymyśliła dla każdego następny ruch, jak podczas gry. To pierwsze badania mózgu mistrza szachowego. Porównanie z rozpoznawaniem twarzy prowadzi do znakomitego odkrycia. Oglądamy cztery najniższe przekroje mózgu. To obszar rozpoznawania twarzy. Susan używa tego samego obszaru mózgu do rozpoznawania osób i gry w szachy. Nie możemy odróżnić stref aktywności przy poznawaniu twarzy i szachach. Pokrywają się. Zadziwiające, ale mózg Susan przechwycił obszar rozpoznawania twarzy i dostosował do szachów. Zamiast twarzy porównuje obraz szachownicy z ogromną biblioteką partii nagromadzoną w pamięci długotrwałej. Susan może rozpoznać znajomą grę w 0,8 sekundy, jak starego przyjaciela. Lata intensywnego treningu w dzieciństwie przystosowały mózg Susan dla gry. To dowód teorii ojca. Geniusza można stworzyć. Zdecydowanie zgadzam się z ojcem, dla którego praca i pilność była najważniejsza. Myślę, że właściwy trening może u wszystkich udoskonalić praktycznie każdą cechę. W wieku 21 lat jakość i liczba zwycięstw Susan z czołowymi przeciwnikami przyniosła jej oficjalny tytuł arcymistrza. Jest pierwszą kobietą pośród prawie 600 mężczyzn. Najmłodsza siostra Judith szybko szła za przykładem. Należąc do 15 czołowych graczy, jest główną pretendentką do tytułu mistrzowskiego.
Na tym historia rodziny Polgarów się nie kończy. Ośrodek wypoczynkowy na Florydzie jest miejscem rozgrywania uczniowskich mistrzostw Stanów Zjednoczonych. Dzięki przykładowi sióstr Polgar, dziewczęta współzawodniczą na równych prawach z chłopcami. Ale uwaga, Susan jest skupiona na decydującym meczu siedmiolatków. Jasper Szat walczy o tytuł przeciw synowi Susan Tomiele. To wojownik przyzwyczajony do długich zawodów. Trzymam za niego kciuki. Sześcioletni Liam jest następny w kolejce. Susan trzyma się w rozsądnej odległości. Mocno przeżywa rolę mamy szachisty. Wygrałem. Mam pierwsze miejsce. Grał dobrze aż do końca i wtedy wszystko popsuł. Dostał mata w jednym posunięciu. Jestem mistrzem. Mistrzem kraju z wynikiem 6,5 punktu jest Tom Polgar. Jeżeli Tommy i Liam chcą być arcymistrzami, nie mogą nadmiernie odwlekać następnego treningu. Muszą być przygotowani na ciężką pracę. Jutro idziemy do Disneylandu, pobawimy się. Później po zakończeniu turnieju przeanalizujemy partie i omówimy gry, błędy i możliwości poprawy. Czy to dwaj następni uformowani geniusze? Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej studio filmowe Odeon. Tekst Zbigniew Gawryś. Czytał Jacek Brzostyński.